miałam, nie miałam nagrywać dla was filmu, ale przyszła do nas taka burza. Ja myślałam, że to będzie taka normalna burza. Powaliło drzewo i zniszczyło nam ogrodzenia od strony garażu. Dzięki Bogu, że to nie spadło na auta i w naszą stronę, bo wtedy by dopiero się działo. Co? No właśnie, w okna. Więc masakra jest, ale dzwoniliśmy przed chwilą do wujka i powiedział, że już przechodzi. I nie wiemy, co się stało, ale od początku tej nawałnicy nie mamy prądu, więc gdzieś coś musiało się rozwalić. Tak samo jak nasze ogrodzenie. Co? Może jakieś drzewo powaliło i kable zerwało? Jeszcze takiej nawałnicy nigdy nie przeżyłam. No ja też nie pamiętam takiej nawałnicy. Przed chwilą przyszedł mój dziadziu i jeszcze powiedział, że zalało nam klatkę. Więc na dodatek tego wszystkiego mamy jeszcze zalaną klatkę. Wyszliśmy z domu, bo cała Dębica jest po prostu sparaliżowana i zobaczcie tutaj. Jezu, to było, ale to jest wielkie drzewo, to było potężne drzewo, ja nie rozumiem. Patrz zaraz, trawą z korzeniami ze wszystkim. Jezu. Tutaj jest taka brzoza, która się przechyliła i lepiej, żeby ktoś z nią coś zrobił, bo nie na drogę. No właśnie. I dopiero będzie interesująco. Ja przejęłam kamerę, Weronika została ze swoimi widzkami, robią sobie zdjęcia, a ja przyszłam wam pokazać przed chwilą, nie wiem czy widzicie z tyłu za mną, powalone kolejne drzewo. Słuchajcie, wpadło do ogródka, zniszczone ogrodzenie, więc nie tylko u nas zniszczyło płot, nie tylko u nas są takie szkody. Jezu, to co się działo, ja cała się trzęsłam, jak to się zaczęło dziać. Zaczęłam szybko zamykać okna, pranie zostało na polu, nie zdążyłam pozbierać, bo jak ten wiatr taki mocny się zerwał, ja się po prostu wystraszyłam. Przejdziemy po Dębicy. I słuchajcie, ja muszę iść sprzątać nasz ogródek, bo u nas też są szkody gigantyczne.
domu i właśnie patrzyłyśmy na tą burzę, to widziałam, że ona jest taka silna, ale nie wiedziałam, że będą takie zniszczenia. Obeszliśmy chyba pół Dębicy i serio, drzewa powalone są wszędzie. Na sklepy, na samochody. Mam tylko nadzieję, że nikomu się nie... Słyszycie, jak niepogotowie. Ale to jest ambulans. No ale to na to się też komuś stać, Vera. No właśnie, to mam nadzieję, że nikomu się nic super groźnego nie stało. Wszędzie straż pożarna, poprzerywane linie wysokiego napięcia. No nie. No właśnie, było to drzewo, które spadło na tą linię. Tak, i tam byli strażacy. Wam nagrywała. No. Powiem wam, że żyję już trochę lat. Od urodzenia mieszkam w Dębicy. Stara jestem, tak, przyznaję się, ma rację. Ale takiej nawałnicy i takiej siły wiatru ja w życiu nie widziałam. Może ja byłam młoda, mała, ale nie pamiętam. Ale ty też takiej burzy nie przeżyłaś. No właśnie, ja jestem młoda, ale też takiej burzy nie przeżyłam. U nas jest tak uszkodzone ogrodzenie, bo ja po tej burzy ja wyszłam, zobaczyłam. O, tutaj są te drzewa, które ci pokazywałam. To jest kolejna wierzba. Padały brzozy i wierzby w większości. I to słuchajcie, nie jakieś takie małe drzewka. Najwięcej padło takich naprawdę pięknych, dużych drzew. I starych. No i starych. No. Na pewno starych. To tutaj się przeszłam, jak ta burza się właśnie skończyła i tutaj ci pokazywałam, że spadło właśnie to i to są dwa drzewa tutaj. Ale jak złamało, kurde. No.